opowiedz króciutko, jak to się, co tam się wydarzyło. Znaczy, ta sytuacja miała miejsce parę lat temu, tylko że ja sobie nie sądziłem, że trafię w miejsce, gdzie będę mógł to jakkolwiek publicznie powiedzieć, bo raczej to jest takie dość niestandardowe świadectwo. Ale kiedyś jadąc na jedną konferencję do Warszawy, na dworcu siedziałem i miałem dużo czasu na przesiadkę. To jest, ja tam w ogóle na tym dworcu to spotkałem anioła, tylko że w fizycznej formie. I byłem zszokowany później, bo całe to spotkanie to w ogóle było coś takiego, że ja nie wiedziałem, że to jest anioł. To był, on się objawił jako człowiek i ja, ale później zniknął po prostu sprzed moich oczu. I mniej więcej wyglądało to tak, że siedziałem, widziałem, jak on krąży. Po prostu to był jak staruszek od kulach, który krążył sobie od jednej strony peronu do drugiej, komuś tam pomachał po drugiej stronie, to były takie też trzy postacie. I ja się biłem ze sobą, ja wtedy miałem tak bardzo, bardzo takie silne nastawienie na uzdrowienie, że kurczę, naprawdę mam pragnienie, żeby pójść, żeby się o niego modlić, żeby go uzdrowić, ale z drugiej strony moje ciało krzyczało, bo byłem tak niewyspany, tak bardzo nie byłem zablokowany, żeby to zrobić. No i w pewnym momencie już wstaję, mówię, dobrze, godzin jest baranek, wstaję i idę, podchodzę do niego. Zaczynam do niego mówić, zaczynam go zagadywać. A u niego była taka życzliwość, taka dobroć, jakby nie potrzebował zbawienia. I zaczynam z nim rozmowę, co ma z tymi nogami. Mówi, że nie mam nóg. Ja mówię, kurczę, no to o to nie miałem jakby wiary, żeby się modlić, ale mówię, wie pan co, bo może ma pan te bóle fantomowe, jak się noga kończy, że to boli. Mówi, że ma, że mógłby się o niego pomodlić. On, a czemu tak? Ja mówię, bo teraz no Jezus mi coś dał, to ja teraz tak robię, modlę się o ludzi. On mówi, a co ci Jezus dał? Ja mówię, no nowe życie, bo tak żyłem, jak większość młodzieży dzisiaj i moje życie zmierzało do nikąd, ale Jezus... I w pewnym momencie zrozumiałem, o co chodziło Jezusowi, dałem życie Jezusowi i on mówi, i wszystko się zmieniło, tak? Ja mówię, no tak, tak. Pytam go, czy mógłbym się o niego pomodlić? On mówi, wiesz co, ja sobie radzę, w ogóle ja się śpieszę, muszę kogoś podwieźć, nie? Jak nie skojarzyłem, że człowiek bez nóg, to nie wiem, jak z prowadzeniem auta. Ale idzie i zaczyna tak odchodzić, ale jeszcze tak była rozmowa całkiem fajna. Zaczynam z nim rozmawiać, mu tłumaczę trochę tam o Jezusie, zaczynam mu mówić, jak przyjmować objawienia, jak się modlić do Ducha Świętego i on tak staje. Ja się cieszę, że zaczynasz rozumieć te rzeczy. Wiesz co, on mówi, ja o tym wiem sporo, ale trzymaj się młody. I w ogóle idzie na kulach, a ja byłem zbity z tropu w ogóle, mówię, o co chodzi, nie? I on wszedł na ten dworzec, to ja za nim szedłem, siadłem tak, że drzwi były po jednej mojej stronie od dworca, drzwi po drugiej stronie od dworca i on poszedł do kolejki. Stanął właśnie w kolejce do kasy. Tak patrzę na niego, zrobił jakieś zdjęcie w ogóle rozkładu jazdy, ja tylko zdążyłem wyjąć książkę, to otworzyłem tą książkę. Patrzę, tam gdzie on stał w tej kolejce, go nie ma. Tak nagle, to było 10, może 5-10 sekund, gdzie odwróciłem wzrok, no musiałby przejść koło mnie. Mówi, nie ma go. Gdzie on? Szybko wstałem, w ogóle wybiegam, miał wychodzić, mówię, czy ktoś podwieźć, wychodzę przed dworzec, nie ma go, w ogóle biegnę na perony, nie ma go. I zaraz Duch Święty, niektórzy z was nie wiedząc o tym anioł gości. I to w ogóle byłem w szoku, zaraz dyktafon, mówię, nagrywam w ogóle dzień taki i taki, to się stało, mówię, to... I mówię, kurczę, tylko komu ja o tym popowiem? Ja mówię, to już nie opowiem o tym nikomu, mówię. I to jest w ogóle taka ciekawa rzecz, cały dzień chodziłem z takim w ogóle przeświadczeniem, jak bardzo jest namacalne to, co jest w Bogu, ta rzeczywistość duchowa, jak ona jest bardzo rzeczywista i namacalna. Mimo tego, że ją często tak odczuwamy delikatnie, to jednak jest to tak, tak namacalne, głowa miałem po prostu zepsutą przez tą sytuację. I tak właśnie żyję cały dzień, mówię, nie ogarniałem tego. I z drugiej strony tak patrzę na to i tak się zastanawiam i tak nie widzę, żeby to było jakoś tak specjalnie po coś. Że to jest tak jakby, że właśnie spotkałem się z jakąś rzeczywistością niebiańską i to było tak, że po prostu ona się przenika. Po prostu bo gdzieś tam krążymy, gdzieś tam się z pewnymi rzeczami zderzamy. Więc to nie doświadczyłem jakiegoś olbrzymiego przełomu, nie jakiegoś wielkiego objawienia, ale taka rzecz się stała. I po prostu jest z nami Bóg, nie? Amen. Wszystko jest tym, nie? Amen. Amen. Gdzie w ogóle nie wszystko jest po coś. Nie wszystko jest po coś. Rozumiecie? Widzicie, taki kiedyś człowiek, on opowiadał z takiego starego kościoła na Litwie, że jeszcze przed wojną, to było u nich dosyć normalne podczas nabożeństwa, że ktoś nagle był podnoszony i go przenosiło na koniec sali. Razem ze stołkiem.
Oni się po jakimś czasie do tego przyzwyczaili. W kościele zielonoświatkowym taki. Ale nic się nie działo dziwnego, po prostu takiego nikt nie był uzdrawiany w tym momencie, nic się nie manifestowało, a raptem, czasami to była ta osoba, czasami inna, po prostu od czasu do czasu ktoś był przenoszony przez cały kościół. Lewitował, razem ze stopią. Dopomnij, dlaczego? Dlatego, że my jesteśmy obywatelami nieba. Chciałbym, żeby teraz Tomasz, kto będzie składał świadectwo, mówił, tak? Ania.